Nie wiem, czy kojarzycie taką bajkę Rękawiczka. To jest znowu Dwie siostry wydawnictwo. Ja kojarzę, bo to jest chyba rosyjska bajka. Ja nie chcę czegoś przekręcić, więc mnie poprawcie, jak coś źle mówię. Ale ja kojarzę ze swojego dzieciństwa, że moja babcia, jak miałam 5 lat, to czytała mi taką bajkę o rękawiczce. Dokładnie taką, do której wchodziły zwierzęta, takie ludowe, takie bardziej kojarzyły mi się z matrioszkami. I tam ta książka była w kształcie rękawiczki, co było hitem, bo wtedy nie było takich książek w kształcie. I pamiętam, że uwielbiałam tamtą historię, dlatego z wielką radością zerkam i tutaj. I to jest dokładnie ta sama historia, że szedł sobie dziadek przez las, za dziadkiem biegł piesek. Aż tu nagle zgubił dziadek rękawiczkę. I mamy tutaj rękawiczkę, która wypadła, więc to też jest taka zimowa opowieść, no bo wiadomo, że w lecie się w rękawiczkach nie chodzi. I do tej rękawiczki leżącej w lesie wchodzą zwierzęta, po prostu podbiegają do niej i sobie tak myślą: o, fajne miejsce, będzie mi cieplutko, zamieszkam sobie w tej rękawiczce. I wchodzi do niej po kolei. Wchodzą myszka, potem wchodzi żabka, żabka rechotuszka, potem jest zajączek, jest tam też liściczka siostrzyczka. Wymieniam Wam to nie bez powodu, to potem będziemy zapamiętywać tych wszystkich bohaterów i można się fajnie tym zapamiętywaniem bawić z dzieckiem. No bo zobaczcie, wchodzą po kolei, po kolei, po kolei i za każdym razem, jak podchodzi zwierzątko do tej rękawiczki, to pyta: hej, hej, kto tam mieszka? No i wymieniamy mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale oni nie są wypisani, tylko są narysowani. Mamy tutaj takie ikonki, już wiemy, że mieszka tu myszka i żabka rechotuszka. I to jest super, jak czytamy razem z dzieckiem, żeby właśnie dziecko wymieniało, bo nie musi czytać, bo to są obrazki, więc będzie wiedziało, wymieniało po kolei, kto mieszka w tej rękawiczce. To jest bardzo fajne, aktywne czytanie, ćwiczące koncentrację i skupiające uwagę dziecka na tym, co czytamy. I nie ma w tej bajce żadnych przewrotnych akcji. Jest dokładnie tak, że potem przychodzi kolejne zwierzę, kolejne, kolejne, kolejne. Super to jest też narysowane. Tak właśnie czytamy. Przychodzi wilk, on też tam mieszka. Zobaczcie, tutaj już się pojawiają okienka, bo każdy ktoś gdzieś tam w tej rękawiczce już sobie przygotował dom. I jeszcze Wam pokażę taką ilustrację na końcu, prawie na końcu. To też jest bardzo fajne. Zobaczcie, mamy tutaj pokazane, jak sobie ci mieszkańcy umościli tam te swoje gniazdka. Zobaczcie, żaba pod prysznicem, zajączek z taką marchewką długą. Tutaj są nawet schody i coś się gotuje. No bardzo fajnie pomyślane, bo co innego czytać o tej rękawiczce i z dziećmi, wiecie, bawić się, że o, zmieści się tam nawet niedźwiedź, a czym innym jest taki rysunek, gdzie my sobie po prostu patrzymy, jak oni tam wleźli. To bardzo działa na wyobraźnię. Ten przekrój rękawiczki moim zdaniem to jest hit w tej bajce. No i mamy tutaj nawet listę lokatorów. Więc to jest taka uwspółcześniona, ja bym powiedziała, unowocześniona ta historia. A kończy się tak, że dziadek się zorientował, że zgubił rękawiczkę i wraca po nią. I na końcu, zobaczcie, mamy tutaj ślady zwierzątek, które uciekły. Dziadek sobie po prostu podniesie rękawiczkę. Bardzo fajny pomysł na wspólne czytanie i na taki trening właśnie pamięci i na ćwiczenie wyobraźni, no bo to jednak trzeba mieć dosyć elastyczną wyobraźnię, żeby sobie, wiecie, zakumać, że o, zmieścił się tam dzik i niedźwiedź i po prostu żaba i jeszcze mnóstwo innych zwierzątek.